Znów jacyś uczeni w prawie wystawiają Chrystusa na próbę i prowokacyjnie pytają: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Chrystus nie odpowiada wprost na to pytanie, ale odsyła ich do Starego Testamentu, do prawa mojżeszowego. I mówi: jak czytasz? Oni poprawnie odpowiadają: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą, całym swoim umysłem, a bliźniego jak siebie samego. Żydzi doskonale znali prawo mojżeszowe, ale mimo to chcą, by może nie tylko sprowokować Chrystusa, by odnaleźć tę prawdziwą wizję życia. I zostawiają tę pierwszą część tego najważniejszego przykazania, bo wiedzą, że Pana Boga powinno się kochać całym sercem, całą duszą, całą mocą, całym umysłem. Oni przyczepiają się do tej drugiej części, do bliźniego. I mówią: no jak to jest? Kto jest moim bliźnim? I Chrystus mówi im o człowieku, który wpadł w ręce zbójców. Obok tego biedaka poszkodowanego przechodzą różni ludzie. Popatrzyli, poszli dalej. Ale przechodził też Samarytanin. Dla Żydów Samarytanin był człowiekiem drugiej kategorii. I ten Samarytanin zatroszczył się, zauważył najpierw tego człowieka, potem chciał mu pomóc i pomógł. I na koniec Chrystus pyta tego uczonego w prawie: kto według ciebie jest bliźnim tego poszkodowanego? On prawidłowo odpowiada: ten, który okazał mu miłosierdzie. Można zauważyć w naszym polskim życiu, że chyba jesteśmy wrażliwi na biedę drugiego człowieka. Jak pojawiają się apele w publicznej telewizji czy w naszym życiu parafialnym, by komuś pomóc, czy to dziecku, które potrzebuje jakiejś nagłej, poważnej operacji, czy pojawiają się inne trudne sytuacje, to ludzie potrafią otworzyć i swoje serce, i swój portfel, i przychodzą z pomocą tym, którzy tej pomocy potrzebują. Dobrze, że tak jest, bo jakże żyć bez miłosierdzia? Ale spróbujmy trochę zastanowić się nad tą pierwszą częścią tego najważniejszego przykazania. Bo bez niego nie ma tej drugiej części, czyli bez miłości Boga nie ma miłości drugiego człowieka. Jak należy Boga kochać? Całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą, całym swoim umysłem. Kiedyś, dawno temu, byłem duszpasterzem akademickim w Poznaniu. Przychodzi do mnie para zakochanych studentów. Myśleli już o ślubie, więc zaczynam z nimi rozmowę. Trochę pytam, jak wygląda ich wiedza religijna, i rzucam takie prowokacyjne też pytanie: no przypomnijcie sobie, co to jest ten sakrament bierzmowania. Widzę pewne zakłopotanie i w pewnym momencie ta młoda kobieta szturcha swojego narzeczonego i mówi: no nie pamiętasz, jak to ksiądz posypuje głowę popiołem?
uśmiechnąłem się, nie dlatego, że mi się śmiać chciało, tylko raczej płakać. Ale czasami brakuje tej wiedzy o Panu Bogu. Kochać Boga całym umysłem. Bo jeżeli zabraknie nam wiedzy o Panu Bogu, to wtedy bardzo łatwo można manipulować naszą świadomością. Bardzo łatwo wtedy zgodzimy się na to, by inne moce kształtowały nasze myślenie, nasze życie. Wracajmy więc do tych najważniejszych, a może do tego najważniejszego przykazania. Przykazania miłości Boga i bliźniego. I ten czas, który jest przed nami, wykorzystajmy, by zadać sobie pytanie, jak to jest, czy ja potrafię Boga kochać całym umysłem? Czy potrafię również kochać bliźniego jak siebie samego?